Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na bardzo szybkie do zrobienia czekoladowe ciasto. Ciasto, które na pewno posmakuje wszystkim. Ja życzę Wam smacznego i zapraszam Was na filmik. Do miski przesieję 180 g mąki pszennej, 2 łyżkami kakao oraz łyżeczką proszku do pieczenia. Do osobnej miski wbijam 2 jajka. Dodam do nich szczypty soli. Do jajek ucierając dodam 3/4 szklanki cukru, ukleję na purzystą masę. I do moich jajek dolewam 70 g oleju roślinnego. To jest tak niecałe pół szklanki oleju. W dalszym ciągu miksując. Następnie do moich utartych jajek dodaję wcześniej przygotowane suche składniki i ciasto dobrze wymieszam. Ciasto zrobiło się bardzo gęste, ale tym się nie przejmujcie, ponieważ na sam koniec dodaję 3/4 szklanki gorącej wody w dalszym ciągu mieszając. I ciasto jest gotowe. Następnie moje ciasto przeleję do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Moja forma ma średnicę 20 cm. I moje ciasto wędzę w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza. Piec je będę tak około 45 minut. Funkcja pieczenia góra-dół. Pamiętajcie, że ciasto pieczemy do suchego patyczka, a każdy piekarnik piecze inaczej. Więc być może będziecie musieli zmniejszyć lub zwiększyć długość pieczenia. I tak prezentuje się moje ciasto po upieczeniu. Moje piekło się w piekarniku 35 minut. Teraz wystudzę je w formie na kratce. W międzyczasie, kiedy studzi mi się ciasto, zrobię do niego polewę. Do garnuszka wrzucam 50 g masła i dodaję 50 ml mleka. Mleko i masło ze sobą zagotuję. Kiedy masło już się w mleku ładnie rozpuści, do garnka wrzucam 100 g mlecznej czekolady. Czekoladę połamałam w kawałki, aby szybciej się rozpuściła.
i rozpuszczam ją w gorącym mleku z masłem. Mleko zdjęłam z grzania i czekoladę rozpuszczam w gorącym mleku z masłem. Kiedy czekolada w garnku zupełnie się już rozpuści, odstawiam ją do wystygnięcia. Przestudzone ciasto wyjmuję z foremki. I gotowe ciasto poleję tężejącą polewą. Jeżeli ciasto upieczecie w mniejszej formie, będzie ono wyższe. A niezależnie od tego, czy wysokie, czy niskie, zapewniam Was, że będzie pyszne. Idealne do kawy, do herbaty. Dla gości. Polewa jest również rewelacyjna. I tak oto moje ekspresowe ciasto czekoladowe jest gotowe. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba, jako że ciasto jest bardzo szybkie do zrobienia, łatwe i nie kosztuje fortuny. Subskrybując, nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o następnych filmach z przepisami. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa! Ciasto jest delikatne, pyszne, wilgotne, po prostu fantastyczne. Możecie przełożyć je ulubionym kremem lub zjeść tak, jak jest, tylko z polewą czekoladową. Po prostu pycha. Bardzo Wam je polecam.